Moli mi tu biega. Dzień dobry, kochani! Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu. I aż po prostu, no jestem taka szczęśliwa, że w końcu tutaj usiadłam i zaczynam. Tak naprawdę to nagranie jest testowe, ale jeśli wyjdzie i stwierdzę, że chcę to już puścić, to niech tak będzie. Stwierdziłam, że siadam dzisiaj i testuję mikrofon, wiecie, czy nie siedzę za daleko, czy za blisko i tak dalej. Natomiast kupiłam sobie już taki lepszy mikrofon. Bo jak odsłuchałam nagrania podcastu, w sensie te odcinki, które kiedyś sobie nagrałam, no to słuchajcie się. Bardzo zawiodłam na sobie, wtedy mi się wydawało, że wybrałam fajny mikrofon w dobrej cenie. No i okej, okay, może on na tamten moment był dla mnie okej, okay, ale w tym momencie sama siebie nie mogłabym słuchać. Więc jednak stwierdziłam, że jeżeli mam zaczynać ten podcast, to ja chcę mieć dobry mikrofon, więc wykupiłam sobie w ogóle e-booka od Marka Jankowskiego. Chcę zacząć podcast, ale. Bardzo w ogóle fajny e-book, dużo tam ciekawych informacji i też takich przekonywujących do tego, żeby jednak zacząć. I kot mi po prostu zżera zasłony. Moli! Ten e-book właściwie tak mnie utwierdził w moim przekonaniu, że ja chcę ten podcast nagrać, ja chcę usiąść, chcę do was pogadać i szukam takiego miejsca którym właśnie podcast dla mnie będzie. Także witam Was serdecznie. Tutaj Alicja i witam Was po drugiej stronie lustra. Jak Alicja w kraju Szarów. I jak widzicie, podcast nazywa się Ale najpierw kawa, więc najpierw kawa. Ja już tutaj mam zrobioną, zaparzoną gorącą, także kubek kawy na mnie czeka. Oczywiście obok szklanka wody, bo tutaj no kiedy. Cały czas mówimy, zdecydowanie potrzebna jest też woda. A czemu taka nazwa? No bo, właśnie, ja zawsze, jak z kimś rozmawiam, ktoś przychodzi, to zawsze, zanim pogadamy, to mówię, ale najpierw kawa. W sensie, że wiecie, najpierw trzeba zaparzyć kubek kawy i można usiąść i pogadać, więc stwierdziłam, że to jest idealna nazwa na mój podcast, chociaż miałam kilka innych pomysłów. To niektóre były albo zbyt zwykłe, jak dla mnie, chociaż ten też jest dosyć prosty dosyć taka prosta nazwa, ale bardzo mi pasuje, a niektóre były już takie too much. Na pewno chciałam, żeby była w języku polskim. Nie chciałam jakichś takich, wiecie, zwrotów w języku angielskim. Chociaż mi się podobają, to bardzo zależało mi na tym, żeby to jednak było w języku polskim. Tak, ale najpierw kawa, róbcie sobie kawę czy herbatę, jeśli wolicie. I zapraszam Was na pierwszy odcinek. Ja sama nie wierzę, że w końcu się zdecydowałam, ale tak jestem i w końcu zdecydowałam się nagrać pierwszy odcinek, bo sam pomysł kiełkował we mnie jedne trzy lata. <noise> pierwszy. Notatki w komputerze mam z 2021 roku, więc jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że albo zacznę w tym roku, albo będę odkładać i odkładać i w ogóle się za to nie zabiorę. Znaczy, ja już się za to zabrałam. Ja miałam nagrane e, chyba trzy odcinki, ale mm, no i jakoś po prostu coś mnie nie przekonywało, żeby, żeby to wrzucić. A w tym roku mam też 30 urodziny i postanowiłam, że to będzie rok, kiedy będę robiła to, na co mam ochotę. Spełniała swoje, takie wiecie, małe marzenia. A podcast bardzo mi się marzył. Więc jestem. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie jeśli śledzicie mnie w ogóle w internecie, bo oczywiście mogą tutaj być osoby, które nie wiedzą, kim jestem, także spokojnie zaraz się krótko przedstawię. No to właśnie jakiś czas temu robiłam live'a na Instagramie i rozmawialiśmy trochę o tym moim podcaście. Parę osób pytało, czy coś takiego będzie, czy jednak odpuściłam. No i troszeczkę się rozwiązała taka dyskusja i wiedziałam po prostu po tym live'ie, że ja, jeśli ja się za to nie zabiorę, wiecie, od razu, to po prostu nic z tego nie będzie, a ja już wcześniej przez jakieś tygodnie, Dwa, trzy, cztery. Miałam to w głowie, spisywałam sobie jakieś pomysły. Wymyślałam już wtedy właśnie nazwę. I jak zakończyłam tego live'a, to ja już wiedziałam, że ten podcast zrobię, ale nie będę nic nigdzie mówić, dopóki pierwszy odcinek się nie pojawi. Także hello! Jestem tutaj, witam Was serdecznie. Zaraz po tym live'ie właśnie usiadłam i powiedziałam sobie, że działam, więc zaczynałam wymyślanie nazwy, co też nie było takie proste, i wydaje mi się, że czasami takim błędem początkującego jest takie zbyt długie myślenie o nazwie. Oczywiście to jest coś, co zostaje z nami na dłuższy czas, jak na przykład moja nazwa kanału na YouTube jest ze mną już 12 lat, więc no naprawdę przywiązujemy się do takiej nazwy, oczywiście to można gdzieś tam w trakcie sobie zmienić, ale no jednak chcemy, żeby to do nas pasowało, chcemy się w tym upewnić, więc jak już wymyśliłam tą nazwę, to jeszcze sobie wiecie, z nią tak poobcowałam, zapisywałam sobie ją, patrzyłam i dopiero jak się utwierdziłam w przekonaniu co do nazwy, to wiedziałam, że ja do mojego Podcastu chcę mieć bardzo taką moją okładkę. A mówiąc na myśli moją okładkę, mam na myśli po prostu styl, w jakim chciałam, żeby ta okładka podcastu, w jaki sposób chciałam, żeby to wyglądało, a chciałam, żeby to była ilustracja. I już wcześniej, jak planowałam zacząć podcast, to wiedziałam, że jeśli jeśli będę zaczynać, to chcę, żeby taką ilustrację wykonała A to Grzywa Magda. Pozdrawiam, a to Grzywa to jej profil na Instagramie. I tak, i wiedziałam, że po prostu odzywam się do niej, bo ja widzę po prostu, że to jest ten klimat, o którym ja marzę, więc odezwałam się, opisałam wszystko. Moje pomysły, moją wizję, nazwę, o czym będzie podcast, jakie kolory w ogóle mi się podobają, jaki styl. Wysłałam Mój taki vision board, żeby też Magda mogła zobaczyć, co mi się podoba. No i też z jej pytań, to co było jej potrzebne, powstał. Już tak powiem cały opis mojej wizji, tego co ja widzę w głowie i powiem wam, że to jest totalnie to, co ja sobie wyobrażałam, jak widziałam okładkę podcastu. Ja chciałam, żeby to było kolorowe, pozytywne, żeby był kolor różowy, ale żeby też była moja ulubiona zieleń. Więc tak naprawdę okładka, na którą patrzycie, to powstała trochę ze zdjęcia, które zrobiłam właśnie w mojej zielonej bluzie, z kubkiem takiej kawy na wynos, bo też pierwsze pierwsze pomysły z nazwą, to była nazwa która miała w sobie właśnie taką kawę na wynos, no ale stwierdziłam, że jednak ale najpierw kawa jakoś tak, nie wiem, plastyczniej dla mnie y, brzmi y, więc tak, przepiękna, kolorowa okładka, pozdrawiam cię z tego miejsca Magda i bardzo ci dziękuję za twoją pracę a was odsyłam na Instagram musicie zobaczyć tam inne prace Magdy, a może sami założycie podcast albo przyda wam się ilustracja do czegoś innego, bardzo polecam czekałam w ogóle z nagraniem tego podcastu do momentu właśnie żebym zobaczyła już te Okładkę. Chciałam ją zobaczyć, mieć ją przed oczami, i wtedy to dla mnie wiedziałam, że to będzie po prostu taki moment, że okej, okay, to się dzieje. Ja nagrywam ten podcast i jest już okładka, wszystko, że tak powiem, co jest powiedzmy, że potrzebne na początek. Mam, czyli mikrofon, wspomniana okładka. No i nic tylko, siadać i gadać. No i jeszcze w ogóle ten kubek z napisem, ale najpierw kawa. Magda bardzo fajnie ten napis rozmieściła, bo ja się zastanawiałam, wiecie, czy to się zmieści na tym kubku, czy nie. Jak tylko zobaczyłam, jak Magda to ograła, to mówię, kurczę, tak, to jest to, to jest szał w dziesiątkę. Teraz w ogóle jeszcze mi się marzy kubek, żeby mieć kubek z napisem swojego podcastu. Może, może ktoś się zajmuje tworzeniem kubków ceramiką i chciałby zrobić kolab, to zapraszam, bo wiecie, taki chiński kubek z nadrukiem, to można sobie gdzieś tam e, zamówić, ale no takiego nie chcę. Więc może kiedyś, może kiedyś, no dobrze, ale może zanim ja przejdę dalej, to przedstawię się, bo przecież nie każdy z Was musi mnie w ogóle znać, czy kojarzyć z internetów, więc może ja powiem parę zdań, albo parę więcej o sobie, kim jestem, co mnie tu sprowadza. Nazywam się Alicja Kryger, mam 29 lat i od ponad 10 lat prowadzę lifestyle'owy kanał na YouTubie pod nazwą Alice Vlog Channel. Nagrywam tam głównie vlogi, dzielę się swoją codziennością, Staram się przekazywać pozytywną energię i taką mieć radość z małych rzeczy. Dużo się rozgaduje. Skąd też właśnie ten pomysł na podcast. Szukałam takiego miejsca, gdzie mogłabym po prostu gdzieś siedzieć i gadać, więc chyba trafiłam idealnie. Zaczynałam od fotoblogów i Blogspota. Kto pamięta te czasy, to była w ogóle inna era i myślę, że można o tym zrobić jak nie jeden, to kilka nawet odcinków podcastu. W ogóle mam ochotę powrócić do mm, takich przedniej ery. W ogóle myślę, że tutaj w tym podcastie poruszymy naprawdę różne kwestie, więc możemy sobie zrobić jakieś takie odcinki, gdzie wracamy właśnie do czasów fotoblogów, blogspota, czy jeszcze tam innych. To był super czas i można było, wiecie, wstawiać te zdjęcia i pamiętam, że ktoś zasugerował czy nie nagrałabym jakiegoś filmu? Ja już wtedy oglądałam pierwsze dziewczyny na YouTubie, głównie z zagranicy, bo u nas w Polsce to nagrywała, nie wiem, Karolina ze stylizacji, może Red Lipstick Monster, Oleśka. Dosłownie parę dziewczyn było, na palcach jednej ręki można było liczyć, więc ym, pamiętam, że tak mnie to zaintrygowało, mówię, dobra, no coś tam mogę nagrać. I z tego zrodził się właśnie kanał na YouTubie, liceum jeszcze zaczęłam nagrywać. Dokładnie założyłam YouTuba 7 marca 2012 z tego roku, ale gdzieś tam pierwsze filmiki usunęłam, potem dopiero gdzieś tam zaczęłam na nowo nagrywać. Więc już słuchajcie, 12 lat, no to jest szaleństwo dla mnie. Bardzo jakoś tak mam wrażenie, że szybko ten czas przeleciał. No wiadomo, kiedy to było liceum, ale też y, nigdy nie myślałam, że ja tyle czasu będę to robić. Ja po prostu y, pamiętam, że szukałam takiego miejsca, właśnie tak jak teraz. Trochę podcast jest czymś takim. Tak wtedy ja potrzebowałam miejsca, w którym mogłabym tak kreatywnie z fotografii, bo ja bardzo wtedy byłam wkręcona w fotografię, w lustrzanki, jeździłam na kursy do Torunia fotograficzne. Bardzo temat ten mnie interesował i filmowanie, a że już prowadziłam bloga, to tak jakoś te dwie rzeczy chciałam połączyć w jedno i znaleźć po prostu dla siebie miejsce, że wiecie, po szkole... Siadam i coś sobie nagrywam, bardzo mi to kręciło, mimo tego, że tam parę osób się powiedzmy ze szkoły śmiało, to cieszę się bardzo, że w ogóle jakoś tym się za bardzo nie przejęłam. Więc tak, założyłam wtedy YouTube'a i tak sobie nagrywałam przez tyle lat. Jestem z tego, że tak powiem, starego YouTube'a, może nie z tych początków, początków, ale jednak w 2012 rok to jeszcze jest dosyć świeży polski YouTube i lubię długie treści. Lubię sobie pogadać, także słuchajcie, no myślę, że to się w końcu musiało po prostu wydarzyć. Jak nie na YouTubie, tak właśnie na jakiejś innej platformie, ja gdzieś musiałam po prostu w końcu usiąść i sobie pogadać przy kawie. Mm, także tak, może najpierw kawa, bo łyk kawy mi wystygnie w ogóle radio i, że tak powiem przekaz, sam audio swego czasu bardzo mnie kręcił. Na studiach mieliśmy zajęcia z radia, ale może do tego przejdę za chwilę, bo ja już widzę tutaj, że będą dygresje. Także kontynuując takie moje wprowadzenie, kim jestem, skąd pochodzę i czym się zajmuję, zajmuję się tworzeniem treści na pełen etat. Uważam, że jest to świetne, że każdy tak naprawdę w tym momencie może zacząć i myślę, że całkiem nawet nie się sobie poradzić już od samego Początku, bo jak ja zaczynałam, no to jeszcze nie było, tak wiecie, Instagram dopiero jakoś zaczynał działać, ale to wtedy nie działało tak, jak teraz. Teraz można bardzo szybko się tam wypromować, więc jest dużo większe prawdopodobieństwo, po prostu dotarcia do szerszej widowni. Wtedy było trochę ciężej, także ja was zachęcam, jeśli kręci Was jakaś konkretna dziedzina, czy moda, czy wnętrza, i chcecie po prostu działać z tym w internecie, to zacznijcie. Nie bądźcie jak ja i nie czekajcie trzech lat, tak jak ja z podcastem, tylko załóżcie profil, zarezerwujcie sobie nazwy i zacznijcie przygotowywać treści i krok po kroku, zdjęcie za zdjęciem, reels za reelsem czy filmik za filmikiem, zaczniecie już budować swoje, swoje portfolio. Więc tak, prowadziłam cały czas swój kanał na YouTubie. Dosyć sporo filmów nagrywałam, oczywiście kultowe vlogmasy. Co roku przez 10 lat nagrywałam daily Vlogi w grudniu, odliczanie, taki kalendarz adwentowy do świąt. Wiele osób wiem, że przyszło na mój kanał właśnie w trakcie tych vlogmasów. No i w międzyczasie studiowałam na początku w Toruniu przez trzy lata na licencjacie na UMK. To było dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność nowe media, bardzo fajne studia, fajny kierunek, byłam naprawdę zadowolona. Może nie od razu, ale wiadomo. Nie zawsze od razu jesteśmy zadowoleni, ale jak tak patrzę z perspektywy czasu, to naprawdę dużo fajnych rzeczy się tam nauczyłam. Wspominam po prostu miło ten czas, uczelnie i kierunek oraz wykładowców, bo robiliśmy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i chociaż ogólnie dziennikarstwo jako, nie wiem, kierunek studiów nie cieszy się może super sławą, to na naszych zajęciach głównie właśnie prowadzili to dziennikarze z różnych stacji, osoby, które są w zawodzie, czy jak mieliśmy mm, fotografie, zdjęcia, no to uczyliśmy się oczywiście gdzieś tam obrócić, Grupki, Photoshopa i tak dalej. Czy jak było radio, to normalnie zajęcia też w studio i, i nagrywanie. Obchodzenie się z całym sprzętem, z przygotowywaniem reportaży, przygotowywaniem materiałów, czy kręcenie w ogóle jakichś filmów na zaliczenie. Więc to było, słuchajcie, wszystko, co ja lubię, tylko od tej innej strony. YouTube był taką luźniejszą, kreatywniejszą, a tutaj, tak, wiecie, taka praktyczniejsza wiedza no, na uniwersytecie. Także ogólnie bardzo byłam z tego zadowolona. No i tak spędziłam trzy naprawdę bardzo fajne lata w Toruniu, które. Po prostu uwielbiam Toruń i już mi się marzy, żeby pojechać na taką jakąś chociaż jednodniową wycieczkę, jak będzie ładna pogoda, bo ostatnio było szaro i ponuro. Także licencję spędziłam w Toruniu. W ogóle jak teraz do Was mówię, to już mi w głowie się pojawiają potencjalne nowe tematy. Bardzo chętnie bym wam powiedziała trochę, co kocham w Toruniu, czemu tak lubię to miasto, ale jednak zdecydowałam się z niego wyjechać, bo Toruń jest takim miastem pomiędzy jest blisko mojego domu rodzinnego, tam z godzinkę, ale też jest w miarę blisko już tutaj do Gdańska, no jeszcze trochę się jedzie, ale wiecie. Ja wiedziałam, że ta droga prowadzi mnie jednak do Gdańska i ostatecznie jestem właśnie tutaj, w trójmieście w Gdańsku, od już ponad sześciu od siedmiu lat. Jezu, jak ten czas leci. Yy, więc tak, tutaj już zostałam. <grywa> Bardzo mi się tutaj podoba, żyję się tutaj cudownie, yy, ale oczywiście to rujna zawsze w moim serduszku. A Włocławek, pozdrawiam moje miasto rodzinne. Yy, no to wiadomo, odwiedzam najczęściej, kiedy przyjeżdżam do rodziców, do rodziny, nie bywam już tam yy, aż tak często ale nadal też w moim sercu, także pozdrawiam e, słuchaczy z Włocławka, z Torunia, z Trójmiasta, z całej Polski. Powiedziałam wam troszeczkę o tym, skąd się wzięłam w tych internetach, jak dotarłam tutaj, to takie bardzo streszczenie w sumie, bo też dużo moich przemyśleń też w tym temacie mogłabym rozwinąć, ale to spokojnie, na to przyjdzie czas. Więc tak, przyszłam potem na studia tutaj do Gdańska, może ich nie wspominam jakoś super dobrze, ja w ogóle wtedy przychodziłam jakieś ciężki, Rok dla mnie Ym... i w ogóle czas. Pod koniec to mi się wydaje, że miałam już jakieś. Epizody depresyjne albo jakieś bardzo dziwne stany. Ciężko było do mnie dotrzeć. Mnie samej było ze sobą bardzo ciężko. Ostatecznie tej uczelni tutaj nie skończyłam. W sensie po prostu nie napisałam pracy magisterskiej. <grym> Mogłabym to później gdzieś tam dokończyć, ale ja już nie chciałam. Ja wiedziałam, że po prostu ja do tego etapu nie chcę wracać, nie chcę jakby tego mm, kończyć, i że czasami też jest OK coś zostawić i przejść. Do kolejnego etapu albo zacząć po prostu od nowa, gdzieś indziej. I tak w końcu, po jakimś czasie, zaczęłam studia na WSB tutaj w Gdańsku, co prawda w trybie online, no bo była już pandemia, ale zrobiłam naprawdę bardzo fajny kierunek i na WSB studiowałam na kierunku zarządzanie, ale specjalność to był marketing i komunikacja społeczna. I tutaj ponownie, nawet nie wiem czy bardziej, może niż na poprzednich uczelniach, mieliśmy dużo takich ćwiczeń praktycznych, marketingowych, wymyślania strategii, kampanii, pani haseł reklamowych, czyli dużo rzeczy, też jakby jest trochę z drugiej, strony, z drugiej strony tego, co robię, bo zazwyczaj na swoich profilach, jeśli mam jakąś współpracę reklamową, to ja już dostaję gotowy brief, wymyśloną kampanię, że tak powiem, jakieś hasła reklamowe czy przekaz. A tutaj na studiach uczyłam się trochę od tej drugiej strony wymyślania takich różnych właśnie treści, jak i co może wypromować, jak w ciekawy sposób. Także bardzo polecam ten kierunek, ja byłam naprawdę zadowolona i tutaj skończyłam, obroniłam się i nie uważam, że dlatego, że to były studia płatne, to były lepsze. Ja się po prostu lepiej czułam, zajęcia były ciekawsze, bardziej interesujące. Była też na początku matematyka i różne dziwne liczenie, ale oczywiście później przyszły fajniejsze przedmioty. Także taki krótki rys o mnie. Uwielbiam podróżować, uwielbiam nagrywać te podróże, właśnie w formie vlogów na mój kanał na YouTube. YouTube, bo uważam, że to jest świetna pamiątka. A też jako widz uwielbiam wyszukiwać, jak gdzieś jadę, filmy na YouTubie i szukać ciekawych miejsc, restauracji, co warto odwiedzić, ile kosztuje bilet wstępu tu i tam. Więc też sama tworzę takie treści z moich podróży. Treści, które będą po prostu przyjemne do oglądania, ale też pomocne przy kolejnych, przy jakichś wyjazdach. Jeśli zdecydujecie się wyjechać na przykład na Sycylię albo do Londynu, to zapraszam na mój kanał. Są tam naprawdę bardzo fajne vlogi. W tym roku też przed nami bardzo fajna podróż, także już się nie mogę doczekać. Ale czemu w ogóle podcast? Czemu z YouTube'a, Instagrama przychodzę tutaj? Przecież klikają się tylko krótkie treści, 7 sekund, reels, co tak długo? No, właśnie dlatego, że ja lubię. Dłuższe treści i cały czas gdzieś tam jest taki powielany, takie zdanie powtarzane, że teraz klikają się krótsze treści, ale ja widzę też coraz więcej opinii od osób, które twierdzą, że nie, że my nie chcemy tych krótkich treści, chcemy długich, zostajemy czy na YouTubie, czy właśnie w podcastach, dlatego że właśnie no, te krótkie treści przychodzą, odchodzą. Już nie pamiętamy o czym tego Rilsa ta dziewczyna nagrała, czy o spodniach, czy co ona tam mierzyła w tej zarze. Więc ja oczywiście lubię. Przeglądam, ale nie ukrywam, że w moim serduszku są pogadanki ze starego YouTube'a, dłuższe treści i coś, co można, nie wiem, albo sobie obejrzeć w weekend do porannej kawy, albo sobie włączyć, posłuchać w trakcie porządku w domu. Przepraszam Was, ale słuchajcie, to toczy się taka dyskusja już na, na grupowym rodzinnym Whatsappie, bo zaraz święta. Wy to słuchacie w czwartek, ja to nagrywam na świeżo we wtorek. Zobaczymy, właśnie czy, czy to już poleci, czy, czy coś się okaże, że źle ustawiłam w mikrofonie. Ale tak, już jest ustalanie, co jak i gdzie, no bo rodzice w tym roku przyjeżdżają do nas na święta, więc wiecie, kto co robi, gdzie i kiedy o której się widzimy, co planujemy na te dni. Także, tak, święta. Na chwilę <noise> będzie się działo. Życzę dużo cierpliwości przy, przy stole. Ale o świętach może sobie pogadamy w następnym odcinku. No zobaczymy. W każdym razie już tutaj mama mówi, że będzie piekła sernik i wiecie, całe ustalanie. Wróćmy do tematu. Tak jak wspominałam, Czułam trochę, że potrzebuję miejsca, gdzie mogę przyjść i pogadać o czym tylko mam ochotę. Wiecie, wstaję rano, jestem w piżamie, nie wiem, jest sobota, mam ochotę usiąść i nagrać podcast, to robię sobie wspomnianą kawę, siadam, wyjmuję mikrofon, włączam nagrywanie i nie muszę być jakoś super umalowana, ubrana. Po prostu siadam, odpalam mikrofon i gadam na taki temat, na jaki mam ochotę. Oczywiście są czasami podcasty z obrazem coraz Częściej mam wrażenie, ale dla mnie jakoś, mm, czy to nie jest już po prostu filmik na YouTubie? W sensie mm, jest to rozgraniczenie, może się na to w końcu zdecyduje, ale jednak mnie częściej przekonują podcasty, które nie mają formy wideo. I owszem, jeśli mają, to też czasami słucham. Ale to wtedy słucham. Ja naprawdę nie siedzę i nie oglądam podcastów, tylko lecą w tle. Także na razie bez obrazu, sam dźwięk, mam nadzieję, że też dobry będzie jakościowo. No i tak, i chcę, żeby to był taki comfort space dla każdego, żebyś ty też mogła, mógł sobie włączyć ten podcast w drodze, nie wiem, do szkoły, do pracy, na uczelnię, na spacerze w wolny dzień, czy w domu podczas właśnie jakichś porządków, żeby to był taki moment, Wdech, wydech, takie wirtualne zapytanie ode mnie do Was. Hej, co tam u Ciebie, jak się masz? Chciałabym mówić w tym podcaście o takich moich codziennych przemyśleniach, o jakichś aktywnościach w wolnym czasie, o wydarzeniach, ale także przekazywać Wam treści inspirujące i motywujące, czasem porozmawiać, nie wiem, o książce, która mnie zachwyciła, o filmie, na jakim byłam w kinie, czyli takie wiecie, pogaduchy z koleżanką, co tam, jak tam, a słyszałaś o tej piosence, a widziałaś ten serial, a czytałaś tę książkę, eee, to ci opowiem o czym jest. <tak także myślę, że będzie tutaj różnorodnie. Chciałabym Was też trochę zaangażować w ten podcast, to znaczy, że do niektórych odcinków na przykład zapytać Was na Instagramie, jakie macie doświadczenia w tym temacie, albo co myślicie, albo czy macie jakieś historie, które mogłabym przytoczyć, przeczytać w podcaście, czy zabawne, czy bardziej poważne. Także nie tylko mój głos tutaj będzie, Wam też trochę głosu chciałabym tutaj udzielić. W ogóle uważam, że dużo jeszcze o mnie nie wiecie. Niektórym może się wydaje, że wie bo przecież tyle jest filmów, i już tyle pokazałam, powiedziałam, a właśnie, że nie. Mam nadzieję, że ten podcast pozwoli mi trochę odkryć się, wiecie, tak, warstwa po warstwie, bo oczywiście na YouTube dzielę się wieloma rzeczami, ale też nie wszystkim. Są pewne granice, o niektórych rzeczach nie mówię, bo nie wiem, mam wrażenie, że to nie ten format, albo że tak już mój kanał się jakoś ustrukturyzował, że tak może to nie do końca tutaj raczej nie przeklinam, a tutaj na podcaście nie planuję się jakoś bardzo, wiecie, mm, pilnować. Ja też może jakoś bardzo, bardzo dużo na co dzień nie przeklinam. Ale jednak trochę tak, jak każdy. Jak się zdenerwuję, emocjonuje, to czasami taka soczysta kurewka, no jednak podkreśla zdanie. <grymne> Także może tak się wydarzyć. Przepraszam tutaj rodziców, jeśli słuchają. Czasem tak się zdarza. Po prostu jesteśmy ludźmi, a nasz język naprawdę nam pozwala na Całkiem dosadne wyrażanie emocji. No i podcast jest dla mnie takim miejscem, którego mi brakowało. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli mnie długo oglądacie na YouTubie, ale była kiedyś taka seria na moim kanale, która była takim zalążkiem podcastowym, takim pogadankowym, może, i przyrodziła się trochę w ten pomysł później. I były to niedzielne poranki, gdzie ja właśnie na jakieś tam różne tematy przychodziłam i sobie gadałam, i mi już wtedy trochę brakowało, żeby tak. Czasami vlog, a czasami jakaś pogadanka, ale jeśli ktoś by zapytał teraz, to czemu nie nagrasz tego na YouTubie? No, właśnie szukam innego miejsca. Szukałam dla siebie na ten rok nowej platformy i nie został w nią TikTok, bo jak już zauważyliśmy, nie lubię krótkich treści, a przynajmniej wolę jednak te dłuższe i czułam po prostu, że okej. Okay, zacznie nagrywać podcast. Więc tak, podcast powstaje też dlatego, że chciałabym się otworzyć po prostu na inną platformę i okej, okay, możecie mnie też słuchać na YouTubie, czy e, na innych platformach, przynajmniej mam nadzieję, że w końcu tak będzie, ale chciałam po prostu mieć coś innego niż YouTubea i Instagram. No i wydało mi się, że po prostu ta platforma będzie idealnym miejscem dla mnie i za każdym razem, jak chciałam o czymś pogadać na YouTubie, wiecie, jakoś dłużej się rozgadać, to miałam z tyłu głowy takie, a zaraz mi ktoś napisze, że wiecie, pół vloga przegadane o tym i o tym, bo Czasami już do takich absurdów dochodziło, że już mi się mówiło o czym ja mogę, a czym nie mogę mówić. I stwierdziłam, że to ja sobie zrobię swoje miejsce i oczywiście nadal będę mówić o tym, o czym mam ochotę w filmach, nawet jeśli to będzie przez 15-20 minut. Ale podcast jest takim moim dodatkowym miejscem. Jest też dla mnie takie trochę wyjście ze strefy komfortu. W tym roku mam 30. urodziny w lipcu i chciałam właśnie robić nowe rzeczy, stawiać na siebie, na to, co mi się, nie wiem, marzyło, co chciałam zrobić, ale z jakiegoś powodu odkładałam albo myślałam sobie, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Chcę po prostu te rzeczy robić i nie przejmować się już tym, co kto powie, bo zawsze ktoś coś powie. A wy mnie też zachęciliście do tego, że chcielibyście posłuchać i że, że to jest dobry pomysł. Czy czuję taką presję rozpoczynającego? No trochę tak, bo to dla mnie jednak nowe medium, ale no nie mogę najpierw nagrać dziesiątego odcinka, który już będzie, wiecie, dobrze nagrany, jeśli chodzi o ustawienia mikrofonu, zedytowany i tak dalej. No muszę jednak ten pierwszy odcinek nagrać, jakieś tam swoje błędy popełnić i się na nich nauczyć. Ale uważam, że to też jest urocze, ale też, wiecie, powiem Wam szczerze, że odkładałam nagranie tego pierwszego odcinka do ostatniej chwili, bo chciałam no jak najbardziej na bieżąco Wam wrzucić ten odcinek i miałam takie, może ja odkładam, bo ja się denerwuję, może ja odkładam, bo boję się, że usiądę i nie wiem, mowa mi odejmie, nie będę mogła mówić, a czuję taki los dzisiaj, jak rozpakowałam ten mikrofon, bo go nawet wcześniej nie rozpakowywałam, po prostu leżał, nie wiem, tydzień w pudle, od kiedy kurier przyniósł i dosłownie dzisiaj. Wyjęłam, podłączyłam do komputera, postawiłam i zaczęłam nagrywać. I stwierdziłam: OK, zrobię sobie takie próbne nagranie, zobaczymy, jak ten dźwięk brzmi. I tak mi się dobrze mówi, tak swobodnie, że tak powiem, to płynie, że chyba to pójdzie jako pierwszy odcinek. Ja wiem, że nie idealny i może się zacinam i tak dalej, ale też chciałabym, żeby to nie był podcast idealny, żeby tutaj była taka naturalność. Nie wszystko super, wiecie, każde y, a, e powycinane. Oczywiście większość można wyciąć, ale nie wycinajmy też wszystkiego, żeby to nie było jak nagranie jakiegoś robota. I właśnie, żeby to brzmiało jak normalne przemyślenia kogoś, kto nie czyta z kartki, tylko się zastanawia i tak dalej. To była taka naturalna, płynna forma taka wiecie, swobodna, przyjemna do słuchania. Chciałabym właśnie, aby ten podcast był takim towarzyszem dla was, czy gdzieś w podróży, czy właśnie w takim codziennym przemieszczaniu się gdzieś tam do pracy, z pracy, do porannej kawki, czy gdzieś jak dzieci robić nie wiem, kroki, jakiś spacerek, po prostu wszędzie, gdzie będziecie mieć na to ochotę, w pociągu, czy w samolocie, bo przecież w samolocie też możecie słuchać. Możecie sobie ściągnąć i słuchać w trybie offline. Zazwyczaj jak dopiero coś się zaczyna, to jest nieidealne, takie wiecie, świeże, inne, inne, ale fajne. Mnie bardzo cieszy, ja bardzo lubię w ogóle początki, zaczynanie od nowa i o tym myślę, że mogłabym też nagrać osobny odcinek, więc może ja sobie zaraz zapiszę. Wydaje mi się, że ludzie w ogóle boją się zaczynać od nowa, że im nie wyszło albo jakiś inny powód, który no właśnie sprawia, że boimy się... Zacząć jeszcze raz, zrobić coś od nowa, cofnąć się, zrobić krok w tył, żeby zrobić potem dwa kroki do przodu. A jestem wiele cudownych rzeczy w takim zaczynaniu od nowa, czy zaczynaniu w ogóle nowych rzeczy. Także moim takim skrytym marzeniem w ogóle na studiach, znaczy takim marzeniem, podobało mi się bardzo praca w radiu. O Jezu, tak mi się to podobało, naprawdę. Co prawda tutaj, jak w Gdańsku studiowałam, to te zajęcia z radia były dosyć stresujące, mieliśmy dosyć wymagającą prowadzącą zajęcia i no, ja się stresowałam przed tymi zajęciami, natomiast samo przebywanie w tym studiu przed mikrofonem bardzo mi się podobało. I pamiętam w ogóle, że takie najfajniejsze rzeczy, które lubiłam robić na studiach, to były reportaż radiowy i taki reportaż w formie wideo, wymyślić Nagrać, zmontować to, e, przedstawić przed całą grupą. Może niekoniecznie to była moja ulubiona część, <grych> ale, ale to, to mi się bardzo podobało. Więc tak, ale najpierw kawa. Witam Was serdecznie. Nie wiem, która minuta już tutaj odcinka leci, ale zapraszam Was tutaj na YouTubie, jeśli słuchacie tego na YouTube, czy na Spotify. Postaram się, żeby to też było na Apple Podcast i żebyśmy spotykali się tutaj w miarę regularnie. Wybrałam sobie jako dni publikacji czwartki, bo uznałam, że to jest tak fajnie nie zaraz po weekendzie, ale nie w weekend, gdzie zwykle każdy ma coś tam w planach, ale oczywiście Wy możecie sobie to włączyć, kiedy Wam tylko pasuje. Natomiast wybrałam czwartki. Postaram się, żeby za tydzień w czwartek odcinek też się pojawił. Docelowo chciałabym, żeby odcinki były przynajmniej dwa razy w miesiącu. Nie chcę też Wam obiecywać, że od teraz już zawsze będzie co tydzień podcast, bo prawdopodobnie po drodze coś się wydarzy, że nie będzie albo tego tygodnia nie będę miała wędr, żeby nagrywać. Natomiast mam spisane pomysły na odcinki. Niekoniecznie one muszą się wydarzyć już teraz, może za jakiś czas. Będę Was na pewno informować o tym, kiedy odcinek się pojawi. Założyłam też profil na Instagramie. Dedykowany do podcastu, gdzie właśnie będę was też informować, także ale najpierw kawa.podcast możecie mnie zaobserwować na Instagramie. Możecie to też zaobserwować i wystawić mi opinię na Spotify. Kot. mnie tu zaczepia, cześć moli, już brakuje jej atencji, chyba się zastanawia, do kogo ja gadam. Tak, mam w domu małą kotkę. Zawsze marzyłam o zwierzaku, i też o tym, kiedyś chciałabym z Wami pogadać, o tym, jak zwierzak zmienił mój dom. W sensie, jaką widzę różnicę. Ja w ogóle. Mam mnóstwo tematów, także mam nadzieję, że nie będziemy się nudzić. Także mam nadzieję, słuchajcie, że kawa wypita, obiad ugotowany, dom posprzątany, czy co tam robicie podczas słuchania, będzie mi bardzo miło, właśnie, jeśli wstawicie na story zdjęcie, jak słuchacie podcastu, jakiś wiecie screen z ekranu, e, oznaczajcie mnie na Instagramie, czy to moim e, prywatnym Alice Vlog Channel, czy to Instagram podcastu, ale najpierw kawa.podcast. E, będzie mi bardzo miło zobaczyć, czy nie wiem, słuchacie w podróży gdzieś, e, czy w domu mu bardzo chętnie zobaczę i udostępnię dalej. Będzie mi też miło właśnie, jeśli zostawicie ocenę, jeśli słuchacie na Spotify lub zaobserwujecie mój profil. No i jeśli mnie zaobserwujecie na Spotify, to też otrzymacie powiadomienie, kiedy pojawi się nowy odcinek. Także słuchajcie, życzę wam wesołych świąt wielkanocnych. Niech to będzie, wiecie, miły czas. Ja wiem, że święta zwykle wyglądają tak, że gdzieś się jedzie na święta. To wszystko trzeba ugotować, ktoś coś przywozi. Jest zamieszanie, harmider, duży szczyt do zrobienia jak już się siada do tego sołu to już wszyscy są tacy wypruci z emocji, zmęczeni, już takie no dobra, już wszystko jest zrobione, daj ta do święta. I u mnie w rodzinie trochę się to y, pozmieniało przez lata. W zeszłym roku w ogóle mnie nie było na Wielkanoc. Byliśmy y, z moim partnerem, z Kubą w Londynie. Bardzo fajnym wyjeździe. Super było. Naprawdę trafiła nam się pogoda i, i, i bardzo miło spędziliśmy ten czas. Natomiast y, trochę już inaczej te święta wyglądają. Troszeczkę y, właśnie zeszła ta presja. Mniej się jedzenia przygotowuje, bo potem to wszystko się jadło przez tydzień. Teraz właśnie rodzice przygotowują. Przyjeżdżają do nas, w sensie do mnie i do mojego partnera, do mojej siostry, ogólnie do Gdańska, bo moja siostra też tutaj mieszka. Więc cała rodzinka będzie w Gdańsku. No i jeden dzień świąt jest właśnie u mnie, jeden u siostry, i tak sobie jakoś podzieliliśmy, że każdy wie, co robi, co gotuje i tak dalej. Więc dosyć prosto będzie, słuchajcie, bez wydziwniania, będzie rosół, będzie żurek, bez jakichś fikuśnych dań, żebyśmy też nie spędzili tego czasu. Czasu na staniu w kuchni, ani też, żeby nie trzebało wszystkiego przygotowywać, kurde, nie wiem, trzy dni wcześniej. Także będziemy w miarę, wiecie, tak na bieżąco gotować sobie obiad na dany dzień. I tak, i życzę Wam, żeby to był miły czas, żebyście troszeczkę odpoczęli. No i nie denerwujcie się tam przy stole, ale nie dajcie też sobie wejść na głowę, bo myślę, że to też jest ważne. Także życzę Wam miłego dnia miłego wieczoru, czy kiedy to słuchacie. Bardzo się cieszę, że, że jestem tutaj i że kawa mi wystygła. Tak teraz zerknęłam, że przegadałam cały odcinek i wzięłam tylko jeden łyk kawy. Ale nie ukrywam, że mam teraz w sobie takie poczucie, że w końcu to zrobiłam, że jestem z siebie zadowolona, że, że machina ruszyła, że tak powiem. No i będzie mi bardzo miło, jeśli będziemy się tutaj słyszeć częściej, jeśli będziecie tutaj wpadać, także Zapraszam do obserwowania moich profili, e, czy na Spotify, czy na YouTubie, czy na Instagramie. Życzę wam wesołych świąt. Będę już kończyć ten odcinek wprowadzający. Mówiła dla was Alice w podcaście, ale najpierw kawa. Słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Chciałam powiedzieć do zobaczenia. Buziaki, pa!